Czy analiza techniczna rynku kryptowalut ma sens? Czym jest analiza techniczna i o co w niej chodzi? Zapraszam do kolejnego odcinka najlepszego kursu o kryptowalutach online. Zadar! Partnerem odcinka jest giełda Binance. Jeżeli jeszcze nie masz konta na tej giełdzie, to koniecznie kliknij w link poniżej i zaoszczędź aż 20% na prowizjach handlowych. Analiza techniczna to analiza przeszłych zachowań ceny i na tej podstawie wnioskowanie, co może przynieść nam przyszłość. To oznacza, że analizy technicznej możemy dokonywać wszędzie tam, gdzie cena podlega wahaniom. W skrócie, jeżeli mamy podaż, mamy popyt które oddziałowują na cenę, to jesteśmy w stanie dokonać analizy technicznej. Generalnie, w AT, bo to jest skrót do analizy technicznej, nie chodzi o to, żeby po pojawieniu się jakiejś magicznej formacji cenowej dokonać transakcji, a o to, żeby zrozumieć, jak kształtuje się podłoże psychologiczne rynku. Rynek to emocje, i przez zachowanie ceny jesteśmy w stanie te emocje badać. Absolutnie kluczowe w rozumieniu analizy technicznej jest zaakceptowanie jej, przesłanek. Są to trzy aspekty, trzy przesłanki, z którymi jeżeli się zgadzasz, to może się okazać, że będziesz w stanie stosować się do tego, co te ci mówi. Pierwsza z nich to cena dyskontuje wszystko. Oznacza ona, że każda informacja, która ujrzy światło dzienne jest już w cenie uwzględniona. Albo dzieje się to w bardzo krótkim czasie. Generalnie przesłaniem tego założenia jest sprowadzenie analizy do stwierdzenia. Po co analizować wszystkie czynniki wpływające na cenę, skoro możemy analizować cenę, a więc wypadkową wszystkich czynników? Drugim założeniem jest to, że historia się powtarza. I znowu nie chodzi tutaj o magiczne sformułowania, tajemnicze średnie, a o to, że na podobne zjawiska reagujemy jako tłum tak samo. To jest istota tego założenia. I w końcu trzecie kluczowe założenie to to, że ceny podlegają trendom. Jako trend rozumiemy oczywiście kształtowanie się kolejnych dołków. I wierzchołków w określony sposób. Im dłuższy jest trend, tym oczywiście jego podłoże fundamentalne będzie zyskiwać na znaczeniu. Generalnie należy zrozumieć to, z jakimi danymi mamy do czynienia. Po pierwsze i najważniejsze, mamy do czynienia z ceną. Po drugie, z wolumenem, a więc informacją na temat liczby instrumentów, aktywów finansowych, które zmieniły swojego właściciela w danej jednostce czasu. Każda inna dana, nie licząc czasu, jest pochodną tych dwóch pierwszych. Bez opanowania odpowiedniej analizy ceny i wolumenu, żadne magiczne płatne wskaźniki nie zrobią z ciebie. Milionera. Częstym zarzutem kierowanym w stronę analizy technicznej jest to, że jest to samospełniająca się przepowiednia. To znaczy, inwestorzy widząc określone układy cenowe, dokonują konkretnych transakcji i dlatego analiza techniczna w niektórych momentach się sprawdza. I tak jest to prawda. To też jest tak działający wycinek tego rynku. Natomiast to, czy analiza techniczna działa sama w sobie, czy jest samospełniającą się przepowiednią, ma absolutnie drugorzędne. Znaczenie. Jeżeli akceptujesz założenia AT, to możesz zacząć zgłębiać się jej tajniki, ale zanim przejdziesz do tych tajników, to pozwól, że pokażę ci podstawową analizę techniczną, jaką możemy wykonać w przypadku Bitcoina. W tym celu przejdźmy do największej giełdy kryptowalutowej, do giełdy Binance i skorzystajmy z zaawansowanej platformy, tak żeby oprócz ceny mieć dostęp też oczywiście do wolumenu. Wchodzimy w zakładkę handlu i przechodzimy do rynku. Spod oczywiście rynek kontraktów terminowych, rynek futures też tutaj będzie e, miał miejsce. Będziemy tam w stanie dokonać analizy technicznej. Interesuje nas to, co jest na samym środeczku, czyli wykres, a pod wykresem cenowym mamy oczywiście wolumen. Ważna informacja jest taka, że wyjściowo dostajemy tak wyglądający wykres, a więc wykres w ujęciu oryginalnym gdzie możemy dodawać przeróżnego rodzaju wskaźniki to po pierwsze te wskaźniki oczywiście musimy zrozumieć bo to nie są tylko i wyłącznie średnie kroczące ale takie wskaźniki jak na przykład parabolic SAR jest ich tutaj Trochę. Możemy oczywiście przeskakiwać, zmieniać interwał, a więc zmieniać jednostkę czasu, którą reprezentuje pojedyncza świeca, bo to, co widzimy tutaj, to jest oczywiście wykres świecowy, a więc jedna z najpopularniejszych metod przedstawiania zmiany cen w czasie. Mamy oczywiście do czynienia tutaj z dwoma średnimi. Kroczącymi możemy, jeżeli chcemy porysować sobie coś na tym wykresie, to musimy zmienić widok z widoku oryginalnego na trading view, bo tutaj po lewej stronie otrzymamy takie narzędzia jak możliwość rysowania linii trendu, jak możliwość rysowania poziomych linii i wyznaczania sobie przeróżnego rodzaju rzeczy, formacji, które dla nas są formacjami istotnymi. Informacjami ważnymi, mamy też poziomy FIBO, mamy te narzędzia, które w przypadku TradingView są nam dostępne. Przy czym nie musimy wychodzić do TradingView. Analizując technicznie kryptowaluty, trzeba mieć na uwadze, że jest to rynek zdecentralizowany, co to oznacza, że nie ma jednej, jednego ośrodka, który zbiera wszystkie zlecenia w jedno miejsce, a to oznacza, że ceny. Różnych kryptowalut, różnych par kryptowalutowych mogą się od siebie różnić w zależności od platformy. Inne otrzymamy dane w postaci ceny, i inne dane otrzymamy w przypadku oczywiście wolumenu, bo to jak ten wolumen się kształtuje, tutaj mamy informacje z giełdy Binance, a więc. Na ten moment, oczywiście, absolutnie giganta, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, ale jeżeli handlujemy na małej giełdzie, to może się okazać, że śledzenie wolumenu na tak małym wycinku rynku jest bezsensowne, bo nie daje nam obrazu całego rynku a tylko i wyłącznie danego wycinka, który może znacząco odbiegać od rzeczywistości, bo na przykład na twojej giełdzie może się okazać, że tutaj jakiś dolny cień naruszył poziom horyzontalny i już twoja interpretacja aktualnej sytuacji konsolidacji tendencji spadkowej będzie wyglądała inaczej. Dlatego ważne jest, żeby w miarę możliwości, jeżeli chcemy mieć absolutną pewność co do co do tego, że interpretujemy rynek dobrze, jest sprawdzenie sobie albo na takich, na takich platformach, które agregują dane z różnych giełd, jak na przykład CoinMarketCap, mamy CoinGecko, takich platform jest troszeczkę, gdzie dostaniemy jakieś informacje zbiorcze na temat wolumenów z różnych platform, i wtedy oczywiście możemy się dodatkowo Upewnić co do tego, że nasza interpretacja i to, że wolumen nam rośnie w danych miejscach jest absolutnie uzasadnione. I jeszcze kolejna ważna rzecz. Mamy sytuację tutaj, akurat specyficzną, bo ostatnia fala spadkowa pod kątem fundamentalnym wywołana została przez bankructwo giełdy FTX, co oczywiście wywołało i spowodowało nam spadki na giełdzie. I ważna rzecz polega na tym, że w przypadku analizy technicznej i fundamentalnej one powinny się nam łączyć, powinny być Spójne, jeżeli tej spójności nie mamy, to znaczy, że lepiej, żebyśmy w danym momencie byli poza rynkiem niż na rynku, bo tutaj oczywiście to wszystko wpisuje nam się w kontynuację trendu, czyli to, że rynki podlegają trendom, to jest to trzecie założenie analizy technicznej. Plus oczywiście mamy wyjście z konsolidacji, wyjście z trójkąta symetrycznego, czyli kolejne komunikaty, które z analizy technicznej nam się logicznie wplotły w to, co dzieje się pod kątem fundamentalnym na, na rynku kryptowalutowym. I pamiętajcie o tym, że to ma się wszystko ładnie, logicznie w całości łączyć, no bo inaczej tak naprawdę to będzie tylko i wyłącznie błądzenie losowe. Zresztą w przypadku analizy technicznej ważne jest, żeby tworzyć swoje założenia, weryfikować je, handlować, wyciągać wnioski. Poprawiać i cały ten cykl takiego życia z analizą techniczną, życia też poniekąd tradera, bo jeżeli chcemy handlować na niskich interwałach, to mimo wszystko zmuszeni jesteśmy do korzystania z analizy technicznej, z wolumenu, z głębokości rynku, z głębokości rynku, który poniekąd z wolumenem jest połączonym, bo ta głębokość rynku później nam się na wolumen zamienia jak do tych transakcji nam dochodzi. No i oczywiście z ceną. I traktujmy to wszystko jako taki świat naczyń połączonych, w którym my też musimy znaleźć swoje miejsce. Dziękuję Ci za uwagę. Partnerem odcinka była giełda Binance. Link do partnera znajduje się w opisie. Pamiętaj, oszczędzasz 20%, rejestrując się z poniższego linka, a jeżeli Chcesz zgłębić tajniki analizy technicznej i nie chcesz za to płacić, to zapraszam Cię. Najlepszy kurs analizy technicznej e, online za darmo jest na naszym kanale, tam jest ponad 100 odcinków tłumaczących zagadnienia, płynące oczywiście z analizy technicznej. Zapraszam Cię do tego materiału i zapraszam Cię już oczywiście do kolejnych materiałów, najlepszego kursu o kryptowalutach online za darmo, który realizujemy wspólnie z giełdą Binance.